Portfel? Jest. Telefon? Jest. Godność i rozum człowieka? Jeszcze jest. Chyba wszystko mam. No oczywiście. Maseczka. W jakich czasach przyszło mi żyć wszędzie na ulicach wojownicy ninja? Chodzenie w maseczce ma dla mnie tylko jedną zaletę, oprócz względnego bezpieczeństwa oczywiście, jest to fakt, że nie widać w całości mojego ryja. Zaskoczyło mnie, jak bardzo pomogło mi to w relacjach międzyludzkich. Nie trzeba się sztucznie uśmiechać, nie widać grymasu żenady, jak ktoś coś pierdoli trzy po trzy, no idealnie. Gdyby tylko te okulary tak nie parowały jak speedosy na basenie, do windy nie dojdę, a już człowiek jak we mgle, sauna dla oczu. Jedni mówią, że to kaganiec ministra, inni, że absolutny obowiązek. Lekarze na całym świecie apelują o noszenie, co i raz jeden z nich się wyłamie i głosi, że to wszystko chuj i nic nie daje. Szum informacyjny, z którego ciężko wyłuskać coś konkretnego. Osobiście noszę maseczkę z dość prozaicznych powodów. Nie chcę, żeby ktoś się do mnie spierdolił o jej brak lub, co gorsza, wyprosił mnie z ropucha, jak będę chciał kupić piwko na promocji. Polakowi można wiele rzeczy zabronić, można nakazywać, można wprowadzać obostrzenia, a większość naszych rodaków i tak będzie miała na to wyjebane. Ale jak ktoś podniesie rękę na wolność przy zakupie alkoholu, o, to nagle wszyscy potulni i grzeczni, nagle ta maseczka się w kieszeni znajdzie, odstęp będzie zachowany. Aczkolwiek samo noszenie u nas maseczek przybiera niekiedy komiczne formy. Niesamowite, że tak prosta rzecz jak kawałek szmatki z gumkami, którą można założyć tylko w jeden prawidłowy sposób, nagle staje się narodową kostką Rubika. Takich typów jest kilka. Najpopularniejszy to nosacz. Czyli wszystko fajnie, ale nos na wierzchu. To tak jakbyście założyli spodnie i je zapięli, ale przez rozporek wystawili siusiaka. No niby wszystko się zgadza, ale jednak efekt skrajnie inny od zamierzonego. Inny typ to brodacz. To już pójście po bandzie, no bo maseczka niby jest na twarzy, ale nichujanie tam, gdzie powinna być. Więc zamiast zasłaniać, podtrzymuje drugi i trzeci podbródek. Zawsze coś. Jeszcze inny rodzaj to nausznik. Maseczka wisi na jednym uchu i jest gotowa do założenia, gdyby ktoś się dojebał. Typowe polskie spryciarstwo. Są oczywiście jeszcze inne aberracje w sposobie noszenia maseczek albo rzeczy maseczkopodobnych, ale tym powinni się już zająć psychologowie. O higienie to już nawet nie wspominam, bo z tym to już jest naprawdę jak w memach. Gdy padały pierwsze informacje o zakażeniach i było ich 10 dziennie, to każdy mył ręce tak. A gdy zachorowań jest 1000 dziennie, ale minęło parę miesięcy, to ludzie znów myją ręce tak. Jak zawsze u nas nie może być złotego, fajnego, obywatelskiego środka, jakiegoś takiego ogólnego zrozumienia dla wyjątkowej na świecie sytuacji. Nie, u nas zawsze muszą być dwa obozy. Jedni, którzy każdą informację podaną w mediach biorą jak wyrytą na glinianych tabliczkach, a liczba ofiar spędza im sen z powiek, mają zapasy mydła na 2 lata w przód, chodzą w maseczkach, na to mają przyłbice i jakby mogli, to by chodzili kurwa w bańce foliowej. A skoro o folii mowa, to tym charakteryzuje się przeciwny obóz. Że Bill Gates chce zmniejszyć populację, że to wszystko ściema, bo grypa też zabija i że nie ma obowiązku noszenia, że konstytucja i hurdur. Oczywiście wiadomym jest, że ludzie niewierzący w wirusa są na równi z płaskoziemcami, ale czemu ci ludzie zawsze robią wokół siebie tyle zamieszania? Bo koleś z uśmiechem a la London Luke nie mógł kupić krzesła w Ikei, go wyprosili? Kurwa, no świat stanął na głowie. Często słyszę, że jak nosisz maseczkę, to jesteś uległy wobec władzy i w ogóle idziesz jak owca w stadzie, bezmyślnie i bezkrytycznie. A potem płaci zgrzytanie zębami, bo sanepid dojebał kwarantannę. I nagle ten anarchizm się skończył, jak policja pilnuje drzwi. I gdzie ta odwaga się podziała, żeby się wyłamać, żeby stanąć okoniem? Albo jak ktoś z rodziny faktycznie zachoruje, to nagle foliowa czapka sama spada z głowy. Jak zawsze oczywiście w takich sytuacjach. Póki więc ten cyrk się nie skończy, albo ja nie skończę w jednoimiennym, to trzymam się tego swojego bieda ninja cosplayu i idę jak człowiek po piwko. No bo w sumie, co innego mogę zrobić?